Panie, prośby mej. Na końcu mnie uchodź we łaskawie, usłysz modły i błagania, pokładam w Panu ufność mą. Zawsze ufam Jego słowu, pokładam w Panu ufność mą. Zawsze ufam Jego słowu. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie, tuż przed niebem Twym ostoi się, lecz ufamy, że przebaczysz winy, byśmy pokornie Ci służyli. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Całą ufność mą pokładam w Panu, dusza moja ufa Jego słowu. Tęskni rzeka, dusza moja Pana, niż już wszędzie nocne straże. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Tęskni rzeka, wszędzie nocne straże, niechaj Pana czeka Boży lud, bo u Pana znajdzie zmiłowanie i obfite odkupienie. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Pokładam w Panu ufność mą, zawsze ufam Jego słowu. Oka, okryj mnie w cieniu Twoich skrzydeł.
a ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze. Ze snu powstając nasycę się Twoim widokiem. Gdy z martwych wstanę, będę widział Boga. Dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Była w domu. Taki jest zwyczaj, że właśnie kiedyś
nagle patrzy, ta ciocia, słuchajcie, otworzyła oczy. No, słuchajcie, tak było naprawdę. Pan Bóg przywrócił jej życie. Ciocia wstała, słuchajcie, usiadła i powiedziała, że Pan Bóg dał jeszcze jej szansę. Dał jeszcze jej kilka tygodni życia, ponieważ jeszcze nie weszła do nieba. Nie mogła wyjść do nieba. Okazało się, że zabrakło jej spowiedzi przed śmiercią. Słuchajcie. Wyspowiadała się i po kilku tygodniach umarła i wierzymy, że poszła do nieba. Taki miał ojciec, mój ojciec John, którego poznałem, ksiądz John, a ty miał, słuchajcie, historię. Miał też jeszcze inne historie, ale taką historię właśnie dzisiaj mi się przypomniała, jak pisałem o waszym spotkaniu. Słyszeliśmy też w Ewangelii, że Pan Jezus, jak ktoś umarł, to też się modlił. Pamiętacie, kogo jeszcze Pan Jezus wskrzesił z martwy? Łazarza. Łazarza, który był serdecznym przyjacielem Pana Jezusa. Jeszcze były dwie osoby. Druga osoba? Pan Jezus to nie powiedział, jak ona nie żyła, Talita kum, to znaczy po hebrajsku dziewczynko wstań. Córeczka? A pamiętacie, kogo była córeczką? Jak się nazywał jej tato? Na J. Ja? Ja. Córeczka, ja i ja. I był jeszcze chłopczyk, którego już też odprowadzono na cmentarz, który już też nie żył. I Pan Jezus też go wskrzesił. Jak on miał na imię? Może bardziej miejscowość, która jest, gdzie się wychował, bo jego imię też nie wiem, ale przynajmniej jego miejscowość. Ten chłopczyk był z miejscowości, która się nazywała Nami. Młodzieniec Nami. Czyli mamy Łazarza, córeczkę Jawira i młodzieńca z Nami. Trzy przypadki, słuchajcie. Pan Jezus ma taką też moc, również Ty kiedyś umrzesz. Wy chyba trochę późno, nie? Kto z Was zna datę swojej śmierci? Chyba nic, co? Jeszcze o tym nie myślicie, nie? Czegoś, chyba się czego bać. Tak, ale wszyscy kiedyś umrzemy, słuchajcie. Prędzej czy później. Niektórzy w kościele prędzej umrą. Ale no, to jest normalna rzecz. Wszyscy razem kiedyś umrzemy. I idziemy do nieba. I jeszcze jest coś lepszego, słuchajcie. Kiedy Pan Jezus ponownie przyjdzie, będzie też taki czas, że będą aniołowie, że będzie wiedzieli aniołów, że będą też jakieś zjawiska, słuchajcie, na świecie pogodowe, jak mówi Pismo Święte. Wtedy, słuchajcie, wszyscy zmarli, którzy umarli, z martwych sami. I jest może, że będą mieli nowe ciało. Inne, przemienione, słuchajcie. Do końca nie wiem, jak to będzie wyglądało. Tak nam mówi Słowo Boże. Księga Apokalipsy. Ale jeszcze jest taka jedna ważna rzecz. Słuchajcie. Oczywiście dzisiejsza Ewangelia jest o zmartwychwstaniu na końcu naszego życia, jak Pan Jezus przyjdzie. Ale również możemy też zmartwychwstać, kiedy jest nam bardzo źle. Kiedy czujemy się smutni, słuchajcie. Kiedy na przykład coś nam nie wyszło, jesteśmy bardzo smutni, to Pan Jezus również może sprawić, że zmartwychwstanie, nasze serce zmartwychwstanie. Słyszałem taką jedną historię. Autentycznie na tak, słuchajcie. Do pewnego księdza z Łodzi przychodzi małżeństwo. Bardzo, słuchajcie, pokłócone. Rodzice bardzo pokłócone, słuchajcie. I ta pani mówi do tego księdza, z tego już nic nie będzie. Ja już nie chcę z nim być, bo on jest po prostu nie nosi. A ten ksiądz mówi, poczekajcie jeszcze chwileczkę, słuchajcie. Dajcie sobie czas. Jest ciężko, ten mąż mi rozrabiał, ale poczekajcie. Chodźcie na kolekcję, słuchajcie. I ten ksiądz się taki przypatrywał, że ona siedziała w pierwszej ławce, był wystawiony najświętszy sakrament na ołtarzu, była adoracja Pana Jezusa, mąż na końcu, z daleka od siebie, słuchajcie. Po pięciu dniach zauważył, że siedzą już razem w ławce, słuchajcie, są koło siebie przytuleni i tak się zakończyły te rekolekcje, że się razem pogodzili. I to nam też pokazuje, że Pan Jezus również
może sprawić, że wstrzesi w nas to wszystko, co w nas było dobre, radość, miłość, pokój, wolność, którą utraciliśmy i może dać nam na nowo tą radość, której już nie mamy. Słuchajcie, za chwilę będziemy się modlili. Proszę Was, żebyście też pomyśleli. Tak. Na przykład, jak jesteśmy w błędnych, słuchajcie, nerwów, to możemy również być znowu do radości, słuchajcie, strzeżenia. Ważne jest to, żeby nigdy nie opuszczać Pana Jezusa, bo On ma moc, żeby nas wskrzesić. Mamy Matkę Bożą, która jest cała, słuchajcie, zadbana. Może dzisiaj Matka Boża w ogóle była, słuchajcie, mam wybraną Matkę Bożą. Nie mogę jej rozproszyć, nie jestem Panem Jezusem, nie mam tej mocy. To może do Ciebie, dobra? Ale spokojnie, słuchajcie, każdy z Was, no to macie szczęście, słuchajcie. To może być jednego dnia u Ciebie, drugiego u Ciebie, w pokoju. Też to lepiej, słuchajcie. Pamiętajcie, żeby się modlić dobrze, jak będziecie to Matkę Bożą mieli. Możesz tutaj chwilę jeszcze zostać, teraz wyznamy naszą wiarę. I po wyznaniu wiary będziemy się modlić, dobrze? Może tu jeszcze chce postać, musicie odpowiedzieć. Wysłuchaj nas, Panie. Możemy wrócić do swoich miejsc, słuchajcie. Módlmy się na pierwsze za
składam cię.
świata królowa, Tyś gwiazdą na niebie, Ty nas wiedziesz przed Jezusa, wiecznie tron. Maryja, Ty Maryja, u Boga nam wybłagaj swoje łaski, by świat